Tytuł kursu – Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych. Moduł – Planowanie amortyzacji i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Temat – Amortyzacja bilansowa a podatkowa. Witam na kolejnym wykładzie z rachunkowości. Dzisiaj spróbujemy wykazać różnicę między amortyzacją bilansową a podatkową. Przypomnijmy sobie z poprzednich zajęć, jak wygląda podział majątku trwałego, ponieważ bez tego nie zrozumiemy amortyzacji. Założeniem amortyzacji bilansowej jest to, że w księgach rachunkowych jednostki trzeba wykonywać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środka trwałego, który pokazywał poprzedni schemat. Odpisów tych dokonuje się na podstawie systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środków trwałych na ustalony okres amortyzacji. Wysokość stawek amortyzacyjnych oraz długość okresu amortyzacji nie są określone w ustawie o rachunkowości, ale wymagane jest uwzględnienie okresu ekonomicznej użyteczności przy ich ustalaniu. Zasady amortyzacji są natomiast szczegółowo uregulowane w przepisach o podatku dochodowym. Stawki amortyzacyjne określone są w załącznikach do ustawy o podatku dochodowym. W niektórych sytuacjach przepisy podatkowe pozwalają na podwyższenie bądź obniżenie stawki amortyzacyjnej, a także na stosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Proszę zobaczyć, jak wygląda przykładowy odpis amortyzacyjny. Różnice między prawem bilansowym i podatkowym dotyczą w szczególności wartości początkowej majątku podlegającego amortyzacji, momentu rozpoczęcia amortyzacji, metody amortyzacji, zakresu składników majątku podlegających amortyzacji. Różnice pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym w kwestii dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poszczególnych środków trwałych przedstawia ta tabela. Podstawowym kryterium rozbieżności jest okres użytkowania majątku. W ustawie o rachunkowości jest on nazwany jako okres ekonomiczny użyteczności majątku, z których wynikają stawki amortyzacji bilansowej. Natomiast w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych został określony jako przewidywany okres użytkowania, z którego wynikają podstawowe stawki amortyzacyjne, koszty poszczególnych okresów, a w rezultacie wynik finansowy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.